Chcę wam powiedzieć o aktualnym czasie zmian. Wszyscy wiemy, że jest ten czas. I teraz powiem wam trochę o tych zmianach. One nie są z gatunku tych, których my szukamy. To jest coś, co wygląda jak zmiana dekoracji. Na jedne masz przywilej się zgodzić, a inne po prostu ciebie spotkają, czy tak, czy inaczej. I trwa właśnie wymiana starego na nowe. I żeby wam zobrazować, na przykład, co się dzieje w moim życiu, to też mi się wymieniły karty bankowe. Zmienił mi się system współpracy w firmie. Wróciłam z wakacji i się okazało, że muszę rezerwować teraz wszystkie miejsca. Jak zapomnę, to nie mam. I mam na przykład wymianę komputera, co jest najbardziej zabawną w ogóle dla mnie sprawą, bo wszystkie moje pliki, mój komputer już przestał być mój. Wszystkie moje pliki są teraz w chmurze. I goście z Indii mogą sobie przeglądać moje pliki. A co więcej, one się ładują teraz cały czas do tej chmury, więc nie mam dostępu do wszystkich swoich plików. Są inne skróty klawiszowe, gdzie indziej są klawisze, więc stare przyzwyczajenia, które miałam odruchowe, nie działają kompletnie w nowej rzeczywistości. I jak coś przestaje działać, to znaczy, że zaczyna działać coś innego. Jakie są konsekwencje tego, że wchodzisz w nową, jakby w nowy układ sił? Bo znajdujesz się tak naprawdę w nowym rozdaniu, na nowej jakby skali współrzędnych. Nie? Plansze ci zmienili nagle. Masz te same pionki, zmienili ci plansze. Właśnie, nie działają stare schematy i przyzwyczajenia. I co się z tym wiąże? Żeby być skutecznym i w ogóle nie przestać działać, trzeba zachować skupienie, bo odruchowo na początku po prostu działamy po staremu. Tak. I co jest ważne? Nie można lecieć na autopilocie. Bardzo ważna rzecz. Trzeba słuchać aktualnych instrukcji. Amen. To, co uwolniła Basia, bardzo ważne jest. Radykalne, ostre cięcia. Radykalne, ostre cięcia. Trzeba się przede wszystkim odciąć od sentymentów. Amen. Po starym. Nie można być przywiązanym do tego, co było. Dlaczego? Bo będziesz nieszczęśliwy. Dokładnie. Jeśli zostaniesz w rozkroku, a na przykład miałeś przywilej, żeby wybrać to nowe, tak? Ono i tak by nadeszło, ale miałeś przywilej, że wybierasz to nowe i teraz fizycznie znajdujesz się w nowej sytuacji, ale na przykład mierzysz tą nową sytuację starymi miarami. Może cię to przerosnąć wtedy, bo nie widzisz w ogóle pełnego asortymentu tego, co tu i teraz. Bierzesz trochę ze starego. Podam przykład, który zobaczyłam po prostu w Teksasie, tak? Można tam pojechać i mogą cię przerosnąć wszystkie ceny, tak. Bo myślisz tokiem, Polski. Ja tutaj zarabiam tyle i tyle, a tam lunch kosztuje po prostu moje na przykład tygodniowe utrzymanie. No i co teraz, tak? Musisz się przeflancować w całości do nowej sytuacji. A więc to jest zmiana mentalności, nie stanie w rozkroku. Dlaczego to takie ważne? Żeby obiema nogami stanąć w tej nowej rzeczywistości, skoro ona już nadchodzi, w różnych obszarach. I to nasila się, bo to są różne obszary naraz. Musimy uznać, że stare przeminęło i sukcesywnie zapominać o tym, co stare. W ogóle zapominać o tym, co stare. Bo
jest perspektywa wejścia w nowsze i obfitsze zaopatrzenie. Słuchajcie, jak w zeszłym tygodniu Michał się modlił o ewangelistów tutaj. Miałam otwartą wizję. Widziałam stopy, spod których wypływała rzeka złota. I ta rzeka rozlewała się potężną deltą. Ale to jest dla tych, którzy zrozumieją, że muszą dwiema nogami stanąć na tej ziemi i powiedzieć, to jest moja ziemia. To jest moja ziemia. A zaczął się nowy rok numerologiczny. On jest uzależniony od zjawisk astronomicznych. Zaczął się 1 września. I numer tego roku to jest 4. To oznacza pełnię, siłę, sprawczość, zorganizowanie i wierność. I teraz coś wam powiem jeszcze, co jest bardzo związane z tym, co dzisiaj się działo i z tym, co powiedział Artur. W połowie sierpnia, właściwie na koniec sierpnia, tuż przed właśnie 1 września, zmieniałam hasło w komputerze i zwykle ustalałam sobie takie hasło, które mi się logicznie wiązało z poprzednim, żeby łatwiej było zapamiętać. Nie powielałam tam różnych rozwiązań ze starego, ale logicznie się wiązało z poprzednim. I tym razem też chciałam takie hasło ustawić. Nie było żadnych technicznych przeszkód, żeby system mi to przyjął, ponieważ nie powieliłam nawet jednej litery. A jednak po prostu komputer mi odrzucił to hasło. I usiadłam i mając po prostu, będąc naładowana tymi wszystkimi podróżami, które teraz miałam, napisałam hasło, w którym jest open world, otwarty świat. I to hasło zostało przyjęte. I ja wiem, że po prostu jest dla nas potęga. Te rzeki złota, które się rozlewają, i to nie tylko w kontekście głoszenia Ewangelii. Głoszenia Ewangelii samym sobą, po prostu całym swoim życiem. Co mamy zrobić? Uznać, że stare przeminęło i tam już nie wracać. Amen. Potraktować, że nowe okoliczności to moja ziemia, ziemia obiecana. Nowe możliwości, a ja jestem tam siłą sprawczą. I trzecie, mieć podstawę ciekawości dziecka, bo mamy taką tendencję, że jeżeli już bierzemy ziemię w posiadanie, to bazujemy na tym doświadczeniu, które mamy. Ale cząstkowe jest nasze poznanie. To poznanie, które mieliśmy do tej pory, ono było oparte na tych współrzędnych, które mieliśmy do tej pory. A więc zostawiamy tylko i wyłącznie prawdy Boże. I ciekawość dziecka, odkrywanie, uczenie się, o czym pisała Ewa. Amen. Amen.